Czyli dlaczego tak naprawdę nasz umysł zmusza nas w pewien sposób do tego, żebyśmy sięgały właśnie po smak słodki. Mówi się o tym, że jest to tak zwany efekt braku. Uzależnienie, które również często występuje, to uzależnienie od czekolady. Te zbliżenia, ten seks, on albo jest za mało satysfakcjonujący, albo występuje na tyle rzadko, że musisz sobie endorfinki pouzupełniać czekoladą. Partnerem odcinka jest Barrel Studio. Przestrzeń kreatywna dostosowana do Twoich potrzeb. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej pigułce eksperckiej w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołody-Pudełko. Dzisiejszy temat jestem przekonana, że zafascynuje wiele z Was. O czym będzie mowa? O uzależnieniu od słodyczy. Okiem totalnej biologii. Czyli dlaczego tak naprawdę nasz umysł zmusza nas w pewien sposób do tego, żebyśmy sięgały właśnie po smak słodki. Musisz, moja droga, wiedzieć o tym, że w totalnej biologii smak słodki, zresztą w medycynie chińskiej również, jest remedium na wszystko. To znaczy, smak słodki potrzebny jest nam wtedy i koi nas wtedy, kiedy jesteśmy podenerwowani. Smak słodki również fantastycznie leczy złamane serduszko. Smak słodki fantastycznie sprawdza się na wszelkiego rodzaju smutki, łzy i gorsze dni. Smak słodki również fantastycznie sprawdza się wtedy, kiedy odczuwamy lęk, bo tak jak powiedziałam, jego głównym zadaniem jest między innymi koić nasze emocje. Jedzenie smaku słodkiego powoduje, że coś takiego zadziewa się w naszym organizmie, że my czujemy większy spokój. Mało tego, jest również remedium na nadmierną ekscytację, to znaczy czym z reguły celebrujemy jakiekolwiek fajne rzeczy, które wydarzą się w naszym życiu. Jeżeli idziemy do kogoś na urodziny, czy na jakąkolwiek inną imprezę okolicznościową, myślę, że mało kto się zastanawia, czy będzie schabowy. Raczej myślimy, albo jesteśmy przekonani o tym, że będzie tort. Czyli również słodkim smakiem celebrujemy nasze szczęście. Także tak jak widzisz, ten słodki smak towarzyszy nam praktycznie wszędzie. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, moja droga, że smak słodki to smak, który my znamy od najmłodszych lat, od właściwie pierwszych dni naszego życia. Co to oznacza? To oznacza, że smak słodki kojarzy nam się z mamą, a właściwie z mlekiem matki. I to poza tym, że ma ono pełnić funkcję najadania się, to jeszcze zwróćcie proszę uwagę na to, że ono również, to mleko mamy, koi wtedy, kiedy dziecko się czegoś przestraszy. Ono pomaga się rozluźnić i zrelaksować wtedy, kiedy trzeba zasnąć. Ono wtedy, kiedy jest jakiś smuteczek, również powoduje, że radość nagle wraca. I przede wszystkim, to co również jest ważne i to nad czym się wiele osób zastanawia, to smak słodki, moi drodzy, również daje nam poczucie bezpieczeństwa. I teraz postaram się prześledzić sobie swoje dotychczasowe zachowania, na przykład wtedy, kiedy to poczucie bezpieczeństwa zostało zaburzone. Czyli na przykład jak zachowywałaś się w momencie, kiedy przyszła informacja o najbardziej znanym wirusie na świecie. Jak zareagowałaś, kiedy okazało się, że na Ukrainie dzieje się niefajnie. Zaburzone poczucie bezpieczeństwa powoduje, że jeżeli nie umiemy znaleźć ujścia emocji gdzieś indziej, czyli na przykład poprzez medytację, rozmowę z bliską osobą, takie wyciszenie się, no to jest najprostsza droga, która najszybciej koi nasze negatywne emocje. Stąd między innymi nasze uwielbienie do słodkiego smaku. W totalnej biologii mówi się o tym, że takie uzależnienie od słodkiego smaku bierze się wtedy, kiedy na przykład zostaliśmy za szybko odstawieni od piersi. Co to znaczy za szybko? Tutaj zdania są podzielone. Kiedy szukałam informacji na ten temat, znalazłam z punktu widzenia totalnej biologii zarówno takie, które mówią, że przynajmniej przez rok dziecko powinno być karmione, ale też takie, gdzie mówi się o tym, że powinny być karmione przez 3 lata. W związku z tym, co to znaczy za szybko odstawione od piersi? Moje zdanie jest takie, że jeżeli dziecko było karmione krócej niż pół roku, to rzeczywiście może mieć te objawy nadmiernego apetytu na słodki smak, czy też nadmiernej chęci. Też chciałabym, żebyśmy ustaliły, moje drogie, co tak naprawdę oznacza uzależnienie od słodkiego. Bo to, że ty od czasu do czasu, albo przed okresem,
masz ochotę na czekoladę czy na jakiegoś super słodkie ciastko, to wszystko jest ok. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ty głównie jadasz słodycze albo jak nie zjesz czegoś słodkiego, to zaczynasz wpadać w negatywne emocje. Wtedy mówimy dopiero o uzależnieniu. Czyli pierwszą przyczyną może być to, że byłyśmy za szybko odstawione od piersi. I teraz bardzo bym nie chciała, żebyś po tym filmiku obwiniała swoją mamę za to, że cię za szybko odstawi od piersi, ponieważ musisz pamiętać o tym, że również po pierwsze, szczególnie moje roczniki, moda wtedy była taka, że mówiło się, że to mleko modyfikowane jest fantastyczne, że ono ma tyle witamin, że dzieci tak pięknie na nim rosną. Pytanie właśnie, czy aby na pewno ma więcej witamin niż mleko matki. Natomiast tak jak kiedyś cukier krzepił, tak samo kiedyś mleko modyfikowane uznawane było za lepsze niż mleko mamy. Także zakładam, że nasi rodzice robili wszystko tak, żebyśmy my byli jak najzdrowsi, żeby było nam jak najlepiej. Druga sprawa jest taka, że mama mogła na przykład musieć wrócić szybciej do pracy z jakiegoś powodu, albo miała całą masę innych obowiązków, że po prostu albo nie była w stanie karmić cię piersią, bo również są takie przypadki, że rzeczywiście jest problem z tym karmieniem piersią. Także to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna, mówi się o tym, że jest to tak zwany efekt braku z punktu widzenia wątroby, która tutaj też ma powiązanie z medycyną chińską, ale nie o tym dzisiaj będę rozmawiała. I wtedy warto sobie zadać pytanie, czego mi w życiu brakuje? Jakie braki próbuję sobie uzupełnić tym smakiem słodkim? Gdzie potrzebuję sobie dosłodzić? W jakiej płaszczyźnie mojego życia? I te braki mogą być na różnym poziomie. To mogą być braki faktycznie fizyczne, materialne, czyli na przykład możesz odczuwać niewystarczającą ilość pieniędzy, możesz odczuwać niewystarczającą ilość satysfakcji z pracy, możesz odczuwać rzeczywiście niewystarczającą ilość jedzenia, albo w klanie mogło być tak, że tego jedzenia było w jakimś czasie za mało. Natomiast to mogą być również braki związane z emocjami. To znaczy mogę mieć brak pochwał, mam niewystarczającą ilość pochwał, albo mam niewystarczającą ilość miłości, która jest mi okazywana. To są rzeczy, które również mogą objawiać się brakiem. W związku z czym zadaj sobie pytanie, czego mi w życiu brakuje? A później postaraj się sama sobie to dać. Teraz rzecz, która myślę, że Was bardzo zainteresuje, mnie w każdym razie bardzo zainteresowała, mianowicie w zależności od tego, jakie słodycze wybierasz najczęściej, może to mieć znaczenie, na jakim tle możesz mieć konflikt wewnętrzny. Ciekawe? Moja droga, jeżeli jesteś osobą, która nie może żyć bez wszystkiego, co mleczne, bez serniczka, bez lodów, bez jakichś kremów słodkich itd., to totalna biologia mówi o tym, że możesz mieć konflikt z mamą. To może być ten efekt właśnie za szybkiego odstawienia od piersi, ale to również może być na przykład poczucie, że mama za często próbuje ingerować w nasze życie, czyli wchodzić na nasze terytorium. Może też być tak, że za mało pochwał dostawałaś od swojej mamy i sama próbujesz w związku z tym sobie to osłodzić. Może to być również przyczyna tego, że mama była osobą dość chłodną i surową, to znaczy nie za bardzo cię chwaliła, natomiast z przyjemnością wytykała twoje błędy. I znowu, to nie znaczy, że była złą kobietą. Może po prostu tak była nauczona, że wydawało jej się, bo kiedyś też była taka moda, że im bardziej będzie cię hartować w cudzysłowie, czyli im więcej takich negatywnych feedbacków ci da, tym ty się staniesz lepszą osobą. Na szczęście dzisiaj wiemy, że nie do końca tak to działa. Natomiast tak jak powiedziałam, bardzo bym nie chciała, żebyście czuły żal czy też urazę do swoich rodziców, bo jestem przekonana, że oni wszystko, co robili, robili po to, żeby było wam lepiej. Natomiast robili to na tyle, na ile mieli na dany moment świadomość, no i o czym się w danym momencie mówiło. Jeżeli jesteś z kolei miłośniczką ciastek, czyli wszystko to, co jest mączne, jest po prostu twoim numerem jeden. Zamiast serniczka chętniej wybierzesz drożdżówkę, a zamiast lodów wolisz jakieś kruche ciasteczka. Wtedy mówi się o tym, że najprawdopodobniej masz konflikt z tatą. I on może być na takim samym tle jak z mamą. Oczywiście o tacie trudno mówić, że nas za szybko odstawił od piersi. Natomiast u taty często jest to, że on był albo za bardzo surowy, albo nie czułyśmy wystarczającego doceniania z jego strony, albo było za mało atencji, bo tata na przykład bardzo dużo wyjeżdżał, często go nie było i nawet jak kochał najbardziej na świecie, to po prostu nie był obecny na co dzień w naszym życiu. No i moje drogie, ostatnie uzależnienie, które również często występuje, to uzależnienie od czekolady. I to pewnie będzie ciekawe, mnie to w każdym razie zaskoczyło,
Ponieważ uzależnienie od czekolady, drogie panie, wiąże się z łóżkiem. Co to znaczy? To znaczy, że z punktu widzenia totalnej biologii albo mamy w cudzysłowie braki łóżkowe, to znaczy po prostu tęsknimy za zbliżeniami z partnerem. To może być w momencie, kiedy na przykład jesteś sama, czyli jesteś singielką w danym czasie i po prostu najzwyczajniej w świecie masz potrzebę bliskości, tutaj fizycznej bliskości z partnerem, albo wtedy, kiedy możesz być już w związku. Natomiast te zbliżenia, ten seks, on albo jest za mało satysfakcjonujący, albo występuje na tyle rzadko, że musisz sobie endorfinki pouzupełniać czekoladą. Również totalna biologia zna przypadki, kiedy nie tylko łóżko jest tutaj związane z seksem, natomiast łóżko jest również związane z tym, że coś traumatycznego wydarzyło się wtedy, kiedy akurat dana osoba spędzała czas w łóżku. To znaczy, kiedyś czytałam o tym, że pewna kobieta miała problem właśnie, duży problem z czekoladą, dlatego że kiedyś jak była dziewczynką, się obudziła, właściwie została przebudzona przez rodziców, bo okazało się, że jest pożar w kamienicy i jakby to wszystko było, jakby ona tak bardzo przykleiła do tego łóżka. Także jeżeli będziesz szukać swojego uzależnienia od czekolady, a masz fantastyczne życie łóżkowe, doskonale się dogadujesz ze swoim partnerem i nie czujesz jakichkolwiek braków w tej kwestii, no to warto się zastanowić, czy cokolwiek w twoim życiu się wydarzyło w łóżku innego niż same zbliżenia, bo może tutaj warto szukać przyczyny. Bardzo jestem ciekawa waszych wrażeń i jak bardzo odczuwacie to w sobie, o czym dzisiaj powiedziałam. Także czekam na wasze komentarze. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych pigułek eksperckich oraz wywiadów z moimi gośćmi. Do zobaczenia.